jest jednocześnie cofnięciem wyroku dla drugiej, bo przeszczep narządów od zmarłego dawcy ratuje życie. Ważne jest, by rodzina zmarłego wiedziała, że ten chciał zostać dawcą narządów. Stąd w Wielkopolsce kampania Drugie Życie, prowadzona zarówno przez młodzieżowy wolontariat, lekarzy, jak i tych, którzy przeżyli dzięki drugiemu człowiekowi. A dziś dodatkowym powodem, by się spotkać, był Ogólnopolski Dzień Donacji i Transplantacji. Katarzyna Nowacka. Roman Błażejczak z cudzym sercem żyje 23 lata. Był pacjentem w klinice w Zabrzu jeszcze za czasów profesora Zbigniewa Religi. Całe przebudzenie to jest coś fantastycznego, bo to człowiek się budzi, okazuje się, że można oddychać pełną piersią, że się nie dusi, że może wstać. Renata Maternik żyje z przeszczepionym sercem 10 lat. Jej własne zniszczyły powikłania po niewyleczonej grypie. Doszło do zapalenia mięśnia sercowego. Życie ze świadomością, że człowiek dostał tą drugą szansę, dlatego że ktoś musiał to życie stracić, bo niestety biorcy serca są tą ciemniejszą stroną transplantacji, nie było łatwe. Potrzebowałam trochę czasu, żeby się z tym faktem oswoić, żeby polubić to moje serducho. Biorcy serca nie mogą kontaktować się z rodzinami dawców. Tutaj jednak doszło do kontaktu mailowego. Rodzina przez przypadek odkryła, komu przeszczepiono serce tragicznie zmarłej córki. Napisał do mnie jej ojciec, opisał mi ją i to, co zrobił najtrudniejsze dla mnie, załączył jej zdjęcie. To była młoda, piękna dziewczyna, która była w wieku mojej młodszej córki. Także może sobie pani wyobrazić, jakie emocje temu towarzyszyły. Nie ukrywam, że świat mi się trochę zawalił. Spotkania w ramach kampanii Drugie Życie mają też dostarczyć odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przeszczepu organów. Z jednej strony przekonujemy, że warto, ale z drugiej strony staramy się też udowodnić, że każdy tę decyzję powinien podjąć po własnych przemyśleniach, a nie jakoś pochopnie. Zdecydowanie mogą podpisać deklarację woli, czyli zgodę na pobranie organów po śmierci. Ale o podpisie na deklaracji warto powiedzieć rodzinie. Mama trochę jest negatywnie na to nastawiona, ponieważ twierdzi, jak tak można. Moja rodzina mnie popiera w takich decyzjach, skoro wie, że jest to dla mnie ważne i to dobrze przemyślałam. A dzięki tej kampanii mam taką świadomość. Wiem, że ludziom jest to potrzebne, to tak, zgadzają się ze mną. W gruncie rzeczy jednak zaskakuje nie to, że młodzi ludzie deklarację podpisują, ale że myślą całkiem dojrzale o życiu i śmierci. Każdej osobie w każdej chwili może się coś stać. To nie idzie tego zaplanować. To jest chwila, moment. Jak wynika z danych medycznych, w zeszłym roku przeszczepiono w Wielkopolsce 170 nerek, 2 serca i 1 płuco. W ramach tegorocznej kampanii Drugie Życie lekarze spotkają się z uczniami ponad 20 szkół całego regionu. Katarzyna Nowacka, Teleskop.